Ludzie, wrócił, on wrócił, a dziś są święta w ogóle, więc prezent na święta dostałem, Mustanga. Wy decydujecie, czy oklejać go pół niebieski, pół nie, bo tak mi się też podoba mega. Pan tu klikasz raz i on działa. Okej. O, patrz, bułka twoja jeszcze. 2 miesiące tu czekała na ciebie. Last Christmas. I give you my heart. Odzież dostępna jest już na www.1l1p.pl. Gitcha. Dzień dobry widzowie, dziś piękny dzień. Cześć Maksiu. O, nie wiem co mu chodzi. Psi Patrol bluzę chce. A i mama mu nie pozwoliła. Nie, słuchajcie, mam odkurzacz. Po co mi odkurzacz, widzowie? Bo odebrałem Mustanga. I wy zadecydujecie, czy oklejamy go na biało, czy nie, w podpiętym komentarzu. A jak rozwiniecie ten komentarz, to macie drugą odpowiedź. I ta, która zyska więcej lajków, tak robimy. Po prostu wy decydujecie o moim aucie. Chodźcie, wytłumaczę wam dalej, o co chodzi. Czy go oklejamy, czy zostawiamy niebieskiego i ściągamy białą folię. A, i po co mi odkurzacz? Pamiętacie, jak był wypadek? Teraz się pojawia scenka. Wiecie, co było najgorsze w tym wypadku? Że Janek jadł akurat bułkę i mi musiał tu nasypić tą bułką, no szkura. To Janek akurat jadł bułkę i mu się wysypała, więc jadę do Janka z odkurzaczem. Mówił, że poodkurza to jak Mustang będzie, więc jedziemy odkurzyć tą bułkę po wypadku. Let's go. Się wrócił, jest. Elegancko. Patrzcie, jak ładnie wygląda niebieska morda. Teraz głosujecie w komentarzu. Wy decydujecie, czy oklejać go pół niebieski, pół nie, bo tak mi się też podoba mega. Ale wy se zadecydujcie. Ja nie mam zdania. Czy robimy całego niebieskiego teraz i ja coś po bokach porobię nowego? Czy oklejamy tak jak był, czyli pół na pół, tak jak na dachu? Na masce i wszędzie. Wy se zadecydujcie w opisie. Dobra, słuchajcie, dojechałem do Janka i mam odkurzacz nawet dla niego, tak jak mówiłem. A słuchajcie, o tym głosowaniu, tak, to trwa 24 godziny od publikacji filmu, więc jeżeli chcecie biały, to głosujcie po prostu, że oklejenie, a jeżeli zostawiamy niebieski i ściągamy resztę folii białej i ja robię jakieś fajne napisy po bokach, to lajkujcie, te dwa komentarze są tam do wyboru, więc no musicie mądrze wybrać. Ja jestem za niebieskim, bo fajnie też wygląda, tak gangstersko trochę, taka straszna fura się zrobiła, więc też spoko. Ale dawno tu nie siedziałem, Boże. Ta poduszka była wywalona, ta kolanowa, ale już wszystko zmienione, elegancko, podłączone wszystko. No i Janek zostawił u mnie ten, jakiś bidon. Dzwonimy do Janusza, że jestem. No? Janku, jestem! Okej, to wychodzę. Cześć, wychodź, ma. Wychodź, no siema. Obiecał, że posprząta bułkę, patrzcie, ona tu dalej są okruszki wszędzie tej bułki. Tam też. No, wywalił mi bułę przy wypadku, ja nic nie jadłem na szczęście. Ale widzicie, tak to jest z bułkami. Odkurzacz mam dla niego, więc gra. Felka była dupnięta, ale magicy potrafią zrobić właśnie takie cuda. Jest wyprostowana jak nówka. Lepsza od oryginału. Opony nowe, zimówki. Patrzcie, jaki bieżnik w ogóle. Pierdziu, one tak kleją dobrze. I doszły tutaj kierunki LEDowe, czyli to te lampeczki. Mega, mega są w ogóle te LEDziki. Patrzcie, pokażę wam szybko. Jest też tak jak z tyłu, czyli już wam pokazuję. Czyli jest tak o. Ding, 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 ding. I z przodu też jest tak o. Ding, ding, ding. Teraz, patrzcie. Ding, 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 ding. Mam nowe ding, ding, dongi. Ding, ding, ding. Cześć Janu. Cześć. Jest Janusz. Janusz, no mi bułkę podczas wypadku. Auto. Ja auto, ty bułkę. Wziąłem ci odkurzacz, nawet mam twój ten. Co? Z cytryną, to twoje. Serio? No pamiętasz, jak mi z cytryną wodę dawałeś? To były 2 miesiące temu, ale ja pamiętam. Ja? No, mówiłeś ty? Nie, to nie. To Gucia chyba. Ja cię nieważne. No chciałem, mogłeś wziąć. Więc teraz czyń honory. Czekaj, awaryjne wyłączę, ty. Pan tu klikasz raz i on działa. Okej. O, patrz, bułka twoja jeszcze. 2 miesiące tu czekała na ciebie. Będzie co jeść. Przyszedł. Pa, jeszcze tam jest kawałek z czosnkiem. O Boże, 2 miesiące bułka czekała, nie? Na Janka. Ale powiedział, ja to odkurzę. Tak, ja obiecałem, tak jak obiecałem, tak obiecał, zrobiłem. Nie? Ale dobra, zrobione. Tu najważniejsze, że te okruszki można z bułki. Siedzieć. To było tak, Janek sięgał po bułkę do tyłu, wziął tą bułkę, siedzi, je. I nagle BU! I ta bułka mu wyleciała. No, dwie mi wyleciały. Jedna z buzi, a druga z worka. Z worka by strzeliła. Usiądź sobie, Janek, poczuj się, jak to było. Jak boję to było. Się trochę tu siedzieć. Nie odpalam, spokojnie. Pamiętasz teraz? Wszystko wspomnienia, wszystko wróciło. Nie?
Wszystko wraca, Boże, dym. A ja ostatnio, wiesz, jak rozwaliłem auto? A, bo Janek też miał wypadek, słuchajcie, tak. Wszyscy znaczy, mieli wypadek. Wypadek to za dużo powiedziane, ale chciałeś bardzo... driftnąć sobie. Nie, za dużo śniegu nasypało, z przodu miałem takie opony, no średnio nadające się. I mi przód wjechał na rondzie. I jak na skręconych kołach w krawężnik wjechałem, to moje lewe koło było tak, a moje prawe koło było tak. To ja to samo tu miałem. Miałeś, jeszcze miałeś z tym negatywem. Ja miałem negatyw. Ludzie, wrócił, on wrócił, a dziś są święta w ogóle, więc prezent na święta dostałem, Mustanga. Tak, piękna sprawa. Dobra, ja się teraz zwijam i zobaczymy, co dalej nakręcę. Co ja kręcę, bo ja sam nie wiem już. Co ty chcesz? Ananas. Patrzcie, tu pakunki prezentów. Wszystkie, cyk, cyk, cyk. Produkcja, a my idziemy co, ananas? Ananas. Będziemy wsuwać ananasa? Tak, dużo. A będzie pycha, czy nie? Będę pycha. To jakbyśmy takiego wykroili? Smakuje mi. Smakuje ci ananas? Tak. Małe widelczyki potrzebujemy. Czekaj. Małe widelczyki, czekaj, jeszcze nie. Nie dotykaj rączką, bo będziesz się kleił. Fajnie, nie? Pokroiliśmy sobie ananasa. Mamy gotowego. Idziemy wcinać ananas. Do pokoju twojego? Tak. Dobra, siadaj tu, szefie. No i co jemy, nie? Jemy. My takie słodkie chłopaki, co? Adamka pakuje. Nie, pakuje. Tomka, który to mój? Ten, co go pakuje. Ten? A czemu on jest w tym? Co to jest? Okrągłe płaskie. Jakie okrągłe płaskie? Uważaj, no, to torebki są. To mój, Maciu. Twój jest już pod choinką, przyniósł Mikołaj. Już czeka, czeka u baby pod choinką. U baby jednej, u baby drugiej. Lecimy w tym roku na święta do mojej mamy. Kupiłem Donce, słuchajcie, powiem wam. Kupiłem jej buty. Wiem, że butów nie kupiłem. A co ci kupiłem? Nie wiem. Tak więc? Trwają nasze przygotowania do świąt, no, a wieczorem lecimy... Nasze, uwielbiam ten. No bo my ananasa jedliśmy, a ty pakujesz, nie? Trwają przygotowania do świąt. Kuba dwa dni przed świętami w Diablo całymi dniami. Dominika... Słuchajcie, szybko wam powiem, co na prezenty kupiłem mamuszce tatuśkowi. Nie wiem, czy pamiętacie, pewnie ciekawi jesteście. A ja nie będę na święta nagrywał w tym roku. Daję spokój, później może wezmę kamerę na motopasterkę, bo jest zawsze po świętach motopasterki są w każdym mieście. No i takie zloty jakby, ala zloty motoryzacyjne. Więc zobaczycie, jak to wygląda u nas. A tak o, Dominice wziąłem bon, bo Dominika pojechała, więc mnie słyszy. Wziąłem bon na rzęsy permanentne, bo chciała bardzo, wiem o tym, od koleżanki. Ale ona nie wie o tym, bo spakowałem go tak śmiesznie, że jest koperta włożona w paczkę i paczka jest obwinięta prezentową folią, więc się na pewno nie skapnie. Tacie kupiłem te niby lansy, co kiedyś podróby chciał sobie kupić, ale były niedobre. W Turcji, my byliśmy w Turcji, tak. Te buty, co kiedyś tam mierzył, jest to gdzieś na którymś odcinku z wakacji. Mamuszce najeczki, a siostrze oczywiście te AirPodsy. AirPodsy to słuchawki takie. Nie wiem, no i tyle, żebyście nie pytali, bo wiem, że pewnie będziecie pytać, a nie chcę mi się milion razy odpisywać, więc powiem raz porządnie. Dobra, tak więc my się zbieramy powoli na święta. Widzimy się po świętach i polecimy na tą motopasterę bodajże. Na razie odkładam kamerę, chillujemy. A tu jest prezent dla mnie, gdzieś Dunka spakowała, patrzcie. Ten jest dla mnie, nie wiem co to. Ale dam wam znać, jak już go odpakuję po świętach. Powiem wam. Są marcheweczki, dalej działają. Co Janusz? Uszy już bolą, przestań. Mustang wrócił, są marcheweczki eleganckie. Gdzie w ogóle motopasterka, ile ludzi tam jest? U nas w mieście. Właśnie, Ary z choinką. Jedzie, jeszcze zawieść. Elegancka MK. A tu jest ta głośna Audi. Zrobimy pranka, odpalanie z kluczyka. Odpalanie z kluczyka jest super. Wszystko pięknie, ładnie, ale tu jest najbardziej ładnie ozdobione autko. Co sądzisz? Patrzę. Dycha. Szukam. Najładniej. Mi się najbardziej podoba. Choinka. No, taki świecący, zajebisty. Też bym to tak oświetlił. Ej, na co to jest przymocowane? Taśma normalnie, stary. Kozak. Zajebiście to wygląda. Last Christmas. I give you my heart. To jest prezent. Patrzcie jak ładnie. A tam strzelają.
O! Przecież tu jest wszystko. Fajna taka motopasterka, raz w roku. Jeszcze u nas w mieście tyle aut, ja się zdziwiłem. Tak jak widzieliście, Mustang już jeździ, nawet strzela sobie ogniem, jest elegancko, tak jak ma być, więc pięknie, wrócił wariat. Ja się cieszę, wszyscy się cieszą, tylko że teraz to właśnie wy głosujecie, czy on zostanie cały niebieski i z boku może walnę fajny napisik. Czy może zostanie biało-niebieski, jak był? To już wy decydujcie w podpiętym komentarzu. Głosujcie, podsyłajcie, żeby ludzie też głosowali. Może ten film będzie miał fajny zasięg, więc byłoby bardzo miło, jakbyśmy wbili tutaj te na przykład 10 do 15 tysięcy łapek w górę. Byłoby git. Nie wiem co. No miłego nowego roku, bo zaraz nowy rok. Mordeczki, żebym nie zapomniał wam złożyć w którymś filmie. Ale fajnie wczoraj było. Fajerwerki były strzały, były fajnie ozdobione auta. Tak więc... Łapa w górę, sub i oglądajcie kolejne poprzednie filmy. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Pojutrze. Chcę tylko bawić się. Nigdy nie zabronisz więcej, nigdy nie. Będę bawił się całymi dniami. Będę latał na dobrej bani. Nocami i dniami wszyscy będziemy skakali do rana. Trwa zabawa, nie ma dla nas skali. Wszyscy najebani zatonęli jak Titanic. Dla nas nie ma granic.